Jest z nami Justyna Rędzikowska, która sprawowała nadzór merytoryczny nad tegoroczną Watrą. Justyno, powiedz nam, czym jest dla Ciebie Wędrownicza Watra? Wędrownicza Watra jest corocznym niesamowitym wydarzeniem, świętem wszystkich wędrowników w Polsce, na którym gdzieś kumuluje się moc tego całego wędrownictwa, bo tak naprawdę przygotowujemy się do niej cały rok i cały rok pokonujemy siebie, tworzymy zmiany, zmieniamy siebie, otoczenie, no i tutaj gdzieś to wszystko podsumowujemy, więc to jest niesamowicie piękne wydarzenie. Mówiłaś, że przygotowujecie się cały rok, więc jak tegoroczna, jak Watra, jak Wędrownicza Watra wpływa na kształtowanie się wędrownictwa w Polsce? Zawsze przed przygotowaniem Watry rozmyślamy i rozmawiamy o tym, jakie mamy problemy w naszym wędrownictwie i które rzeczy warto poruszyć. One są ujmowane i w haśle tegorocznej Watry oraz we wszystkich zajęciach na Watrze oraz w zadaniach przedwatrowych, które patrole przygotowują przez jakiś dłuższy czas, właśnie w ten sposób wprowadzając zmiany w swoich środowiskach. A na czym dokładnie polega Twoja funkcja i czy Twoja praca odbywała się tylko przed Watrą, ale czy także w trakcie jej trwania? Na Watrze miałam troszkę inną funkcję, taką jak przeciętny instruktor, czyli po prostu prowadziłam zajęcia. Dzisiaj będę prowadziła jeszcze panel konferencyjny. Jeżeli chodzi o przygotowania do Watry, stanowiłam nadzór merytoryczny, czyli miałam czuwać nad tym, jak to wszystko przebiega. Miałam to niesamowite szczęście, że tegoroczna komenda to byli bardzo wyjątkowi ludzie. Znaczy, co roku to są bardzo wyjątkowi ludzie, ale wcześniej, znaczy pierwszy raz to robię, więc dla mnie to było niesamowite doświadczenie pracować z taką grupą, która po prostu wszystko sama czuje, ogarnia i tak naprawdę mogłam tylko ich słuchać i cieszyć się, że to wszystko tak pięknie idzie. Cieszę się, że mamy tak zgrany tegoroczny zespół komendy Watry, więc dziękuję Ci za tą rozmowę i życzę powodzenia w dalszej pracy. Czuwaj! Dziękuję bardzo, czuwaj!